zbyt mało odpowiedzi na zbyt wiele pytań. Wiele pytań. Jak złotego runa poszukuję sensu życia. Aha. Swoje miejsce na planecie próbuję odnaleźć. Na planecie, gdzie stale wzrasta ilość zagadek. Człowiek jak element układanki wszechświata szuka wyjaśnień przez dni, tygodnie, miesiące i lata. Szuka wyroczni, antidotum na ciekawość. Tak. Chcąc położyć kres niezałatwionym sprawom, sam tworząc układ bez mapy na rozstajach, pragnę rozwiązania, cały czas zadając pytania sile wyższej znajomej i samemu sobie. Proste. Jakie mam zadania, jaką funkcję pełnię przed Bogiem, co mnie jeszcze czeka, ile zła i dobra, ile, jak i w tym życiu wytyczę sobie program, dokąd droga, którą wybiorę, prowadzi, ile na niej przeszkód i która zdoła mnie zabić, choć ciekawość jest podobno początkiem piekła schodów. Jest wiele kwestii, których chciałbym od teraz znać powód. Do niektórych nie dorosłem, innych już nie poznam. Życie sumą ludzkich doznań, ludzkich doznań. Cóż mogę powiedzieć, skoro nic nie wiem? Świat to tajemnica, nieodkryta przestrzeń. Cóż mogę powiedzieć, tylko ocean pytań. Żyć, grać, umrzeć, gdzie start, gdzie finał? Kto dał mi życie, kto mi me myśli urwie? Harmonia, dystans, pandemonium w lustrze. Piję wódkę, browar, by wywołać skutek. Robię znów za kukłę, gdyż zgubiłem puzzle. Zresztą puzzle, ej, kto je układa? Być może ten sekret poznał tylko Adam. Przyroda, natura, ciągle mnie fascynują kosmos, gwiazdy, historie o UFO. O uśmiech proszę, w ciemności światło. Światło, które być może skrywa zakon. Nie dane mi wiedzieć, nie dane mi dotknąć. Ale patrząc na świat odczuwam non-stop emanację siły, której żywot nie pojmie. Pytanie za pytaniem to mój jedyny wniosek.